Combré, codziennie pod wieczór, na długo, zanim miałem się położyć do łóżka i pędzić bezsenne godziny z dala od matki i babki, sypialnia moja stawała się stałym i bolesnym punktem moich myśli. Aby mnie rozerwać w owe wieczory, gdy miałem minę zbyt żałosną, dano mi latarnię magiczną, którą przed obiadem zakładano na lampę. Ale smutek mój wzrastał jedynie bo już sama zmiana oświetlenia wystarczała, by we mnie zniszczyć przyzwyczajenie do mego pokoju, dzięki któremu to przyzwyczajeniu poza męką chodzenia spać stał mi się on znośny. Teraz nie poznawałem go już. Czułem się w nim niespokojny, niby w pokoju hotelowym lub w szwajcarskim domku, gdzie bym się znalazł po raz pierwszy, wysiadłszy z pociągu. Jedyną moją pociechą, kiedy szedłem się kłaść, była nadzieja, że mama przyjdzie mnie uściskać, skoro będę w łóżku. Ale to dobranoc trwało tak krótko, mama wracała tak prędko na dół, że chwila, w której słyszałem, jak lekki szelest jej ogrodowej sukni z niebieskiego muślinu obszytej plecionką ze słonkowej taśmy zbliża się do mnie, potem mija korytarz z podwójnymi drzwiami, była dla mnie chwilą bolesną. Chwila ta zwiastowała ową drugą, która miała po niej nastąpić, gdy mama mnie opuści, gdy zejdzie z powrotem na dół. Dochodziłem do pragnienia, aby to dobranoc, które tak lubiłem, przyszło jak najpóźniej, aby się przeciągał czas, gdy mama jeszcze nie przyszła. Czasami, kiedy uściskawszy mnie otwierała drzwi, aby odejść, chciałem ją zawołać, powiedzieć: pocałuj mnie jeszcze raz. Ale wiedziałem, że natychmiast przybierze wyraz niezadowolenia, bo ustępstwo, jakie czyniła dla mego smutku i niepokoju, zachodząc mnie uściskać, przynosząc mi ten pocałunek ukojenia, drażniło ojca, któremu te obrzędy wydawały się niedorzeczne. też mama byłaby chciała wytępić we mnie tę potrzebę, to przyzwyczajenie, raczej niż uprawnić żądanie jeszcze jednego pocałunku wówczas, kiedy już była w progu. Ale owe wieczory, gdy mama. W sumie tak krótko zostawała w moim pokoju. Były jeszcze bardzo słodkie w porównaniu z wieczorami, kiedy byli na obiedzie goście i kiedy z tego powodu mama nie zachodziła na dobranoc. Goście ograniczali się zazwyczaj do pana Słon, który poza paroma przygodnymi znajomymi był prawie jedyną osobą odwiedzającą nas w Kombry. Czasem przychodził na sąsiedzki obiad. Rzadziej od czasu kiedy się ożenił tak niewłaściwie, bo rodzice nie chcieli przyjmować jego żony, czasem po obiedzie niespodzianie. Siedząc wieczorem przed domem pod wielkim kasztanem, dokoła żelaznego stołu, bojąc się komarów, paliliśmy w ogrodzie jak najmniej światła. Zaledwie można było rozróżnić jego twarz o garbatym nosie, o zielonych oczach pod wysokim czołem i włosami blond niemal rudymi, uczesanymi à la Bresson. Szedłem nieznacznie powiedzieć, aby podano likiery. Babka przywiązywała do tego wagę, uważając, że tak jest grzecznie, aby się nie wydawało, że zjawiają się jakby wyjątkowo, specjalnie dla gości. Słon, mimo że o wiele młodszy, żył z dziadkiem bardzo serdecznie. Dziadek był swego czasu jednym z najlepszych przyjaciół jego ojca: zacnego człowieka, ale oryginała, któremu, zdaje się, lata drobnostka wystarczała niekiedy, aby zmącić odruchy serca, zmienić bieg myśli. Przez wiele lat, w których wszakże, zwłaszcza przed swoim małżeństwem, Słon Junior często odwiedzał nas w Combré, ciotka i dziadkowie nie domyślali się, że on zgoła nie żyje w dawnej sferze swojej rodziny. Nie wiedzieli, iż pod rodzajem incognito, jakie Słon zawdzięczał u nas swemu nazwisku, goszczą z cudowną niewinnością zacnych hotelarzy, którzy nie wiedząc o tym dają schronienie sławnemu bandycie, jednego z najwytworniejszych członków Jockey Clubu, ulubieńca hrabiego Paryża i księcia Walii, jednego z ludzi najbardziej rozrywanych przez arystokratyczne towarzystwo Fobur Saint-Germain. Nasza nieświadomość owego błyszczącego życia światowego, które pędził słon, wynikała niewątpliwie z nieskłonnej do wynurzeń dyskrecji jego charakteru, ale także stąd, że ówcześni mieszczanie mieli o społeczeństwie pojęcia nieco hinduskie i uważali je za system zamkniętych kast gdzie każdy od urodzenia mieści się w sferze wziętej w spadku po rodzicach, skąd nic poza trafem wyjątkowej kariery lub nieoczekiwanego małżeństwa nie może go wydobyć i przenieść do wyższej kasty. Stary słon był agentem giełdowym, młody słon zdawał się wiekuiście skazany na kastę, w której majątki, niby w danej kategorii podatników, wahają się między takim a takim dochodem. Znano stosunki jego ojca, wiedziano tedy, jakie są stosunki syna i z jakimi osobami jego sytuacja pozwala mu przestawać. Jeżeli znał inne osoby, były to znajomości młodego człowieka, na które dawni przyjaciele rodziny, jak moi rodzice, przymykali oczy. Tym pobłażliwiej, ile że od czasu jak był sierotą, odwiedzał nas nadal bardzo wiernie. Ale można było iść o zakład. Że ci nieznani nam jego znajomi są z rzędu tych, którym nie śmiałby się ukłonić, gdyby ich spotkał, będąc w naszym towarzystwie. Gdyby się chciało koniecznie zastosować do słona jakiś współczynnik społeczny, wyróżniający go z pomiędzy innych synów agentów giełdowych na równym mniej więcej poziomie, współczynnik ten byłby dlań trochę niższy, ponieważ słon, bardzo prosty w sposobie życia i zawsze trochę zwariowany na punkcie starożytności i obrazów, Mieszkał obecnie w starym domu, gdzie skupiał swe kolekcje, w domu, o którego zwiedzeniu marzyła moja babka, ale który znajdował się przy Quai w dzielnicy, gdzie, zdaniem ciotki, mieszkać było kompromitacją. Czy pan się zna choć na tym? Pytam pana w jego własnym interesie, bo handlarze muszą panu wpychać śmieci, mówiła dosłona moja ciotka. Nie przypisywała mu w istocie żadnej kompetencji. I nie miała wysokiego pojęcia nawet o intelekcie człowieka, który w rozmowie unikał poważnych tematów i okazywał nader prozaiczną ścisłość nie tylko, kiedy nam dawał, wchodząc w najmniejsze szczegóły, przepisy kucharskie, ale nawet kiedy siostry babki poruszały tematy artystyczne. Prowokowany przez nie do wydania sądu, do wyrażenia podziwu dla jakiegoś obrazu, zachowywał milczenie prawie niegrzeczne, odbijając to sobie, kiedy mógł dać konkretne informacje o muzeum, gdzie się w obraz znajduje, lub o dacie jego powstania. Ale zazwyczaj starał się nas po prostu zabawić opowiadając za każdym razem nową historyjkę, która mu się zdarzyła z ludźmi z naszego kręgu znajomych, z aptekarzem z combry, z kucharką z woźnicą. Opowiadania te pobudzały zawsze do śmiechu ciotkę, ale nie rozróżniała dobrze, czy to z powodu pociesznej roli, jaką w nich sobie zawsze dawał Słon, czy też z przyczyny dowcipu, jakim je zaprawiał. Trzeba panu przyznać, że pan jest dobra figura, panie Słon, mówiła. Jednego dnia w Paryżu, kiedy słon zaszedł do nas po obiedzie, tłumacząc się, że jest we fraku, Franciszka przyniosła po jego odejściu wiadomość, zaczerpniętą od stangreta, że był na obiedzie u jakiejś pryncesy. To pryncesy z świadka, odparła ciotka, wzruszając ramionami z pogodną ironią i nie podnosząc oczu od robótki. To też ciotka nie robiła z nim sobie ceremonii. Ponieważ sądziła, że jemu musi pochlebiać bywanie u nas, uważała za bardzo naturalne, że nie zjawia się u nas w lecie bez koszyka brzoskwiń albo malin ze swego ogrodu i że z każdej podróży do Włoch przywozi mi fotografiarcy dzieł. Nie robiono sobie skrupułów, aby wezwać słona, gdy się potrzebowało recepty na sos genewski albo na sałatkę z ananasów przed jakimś ceremonialnym obiadem, na który się go nie prosiło, nie uważając go za godnego pokazania gościom, którzy byli u nas po raz pierwszy. Jedyną osobą, dla której przybycie słona stanowiło bolesne przejście, byłem ja. Bo w owe wieczory, kiedy obcy, lub tylko pan słon, byli u nas, mama nie zachodziła do mego pokoju. Jadłem przed wszystkimi, później siedziałem przy stole do ósmej, o której to godzinie było przyjęte, że mam iść do siebie. Ten cenny i delikatny pocałunek który mama powierzała mi zazwyczaj w łóżku w chwili, gdy mu sypiał, musiałem nieść z jadalni do swego pokoju i przechować przez cały czas rozbierania się, tak, aby nie prysła jego słodycz, aby się nie rozlała i nie ulotniła jego esencja.